Witam, po tej stronie Piotr Gadaj, Orbita N, zjawiska paranormalne i tajemnicze. Właśnie wchodzimy na cmentarz w Jakubowie. Dzisiaj jest 28 listopada 2015 roku, sobota. Jest wieczór, godzina po 16. No, wystarczająco ciemno. Ciemnicy takiej nie ma, ale no, szaruwa już jest. I tak, i skręcamy falejkę po prawej stronie. Idziemy, idziemy. 28 listopada. To jeszcze zniczy się palą. No i to sporo zniczy. Obrót po lewo. Trochę tych zniczy się pali. No, zapewne pozostałości po 1 listopada. Obrót po lewo. Kolejna alejka. No, wystarczająco ciemno. Swobodnie, żeby przyjść na cmentarz. Bo w dzień takiego klimatu nie ma. W lato to się przychodzi, 22, 23, 0, 1, 2, nawet przed trzecią. Ale dzisiaj już mamy wystarczający zmrok, żeby przyjść. O, i zwłaszcza, że temperatura jest na minusie, to będzie coraz zimniej. Dzisiaj nie patrzyłem na termometr akurat, ale wczoraj tak mniej więcej o tej porze było minus 5. Przedwczoraj i jeszcze poprzedniego dnia po minus 4. O, tam coś widzimy, tam jest szosa. I samochody się przemieszczają od razu. Tak, o. Jak ten horyzont się kończy, to tam jest szosa. O, i tutaj. Dobra. Teraz pójdziemy na grupę mojego taty. Mojego dziadka, pradziadka, prababci. Kiepsko widać, bo to nie dzień, nie? Dobra, i tak odmówimy modlitwę za ich duszę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło wiekuiste niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło wiekuiste niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło wiekuiste niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dobra. Gałązka trzasnęła. Tata umarł w 2001 roku, dziadek w sierpniu 2014. No, działy się różne rzeczy, ale to już jest na inną opowieść. Nie tym razem. Może kiedyś to opowiem, co tam się działo po ich śmierci, ale dzisiaj kręcimy materiał z wypadu na cmentarz. Obrót, obrót, obrót. Idziemy prosto. No, chciałem zauważyć, że jestem sam. Co w tym momencie czuję? Czuję spokój. Czuję spokój. Przeważnie tak jest, że spacerując po cmentarzach, czy po takich obrocik zrobimy, czy po takich podobnych miejscach, to jest jakieś domy, które mają opinie nawiedzonych. Zwykle odczuwam spokój, no ale czasami niespodziewanie łapię lęk
niepokój, strach. No i doszliśmy do połowy cmentarza. Mały dosyć cmentarz. Co tam takiego niebieskiego? O, jakaś ciekawa świeczuszka, znicz. Fioletowy. Przybliżymy. Tu niebieskie widać. A w rzeczywistości bardziej fiolet widzę. Trochę niebieskiego, ale bardziej fiolet. Dobra, znowu robimy obrót. Idziemy dalej. Ojajaj. No i co tam? Chciałem przypomnieć, że czasem tak sobie spacerując po cmentarzu, właśnie tym, nie nagrywając nic, późno porą w nocy napotykałem różne osoby. I tak się zastanawiałem, czy czasami one nie są jakimiś zabłąkanymi duszami. To było ciekawe. Idę sobie po 23. No, 23. No, około w pół do było. I tu widzę jakiegoś pana albo panią w podeszłym wieku. I tak się zastanawiałem, co oni tutaj robią. Czy oni są ludźmi, czy są może jakimiś duszami. A, studnie przeszliśmy. Dobra, no. Na. O. Dobra, skręcę tutaj. Ciemno na tej kamerze, ciemno. O, i jest znicz jakiś. Żeby coś jaśniej było, bo na tym filmie za bardzo nie będzie nic widać. No, gałązka trzasnęła. Tutaj to kościół katolicki widać, ale to nie te światła są. Za tym światłem, co widać od razu po lewo. Kościół katolicki tam jest. W Jakubowie. Jakubów, powiat miński, województwo mazowieckie. Po tej stronie Piotr Gadaj. Orbita N, zjawiska paranormalne i tajemnicze. Brutalnie ładnie zrobię, ale nie ma za bardzo tędy przejścia. Po nagrobku bokiem przejdę. No i środek. I środek. Mam ograniczoną ilość minut, żeby kręcić film. Także, o, latarką tu podświecę. Też marnie widać. Teraz nic nie widzę, ale może przy odtwarzaniu jakiś duszek będzie. Jakiś byt niematerialny. La 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 la. Regulamin cmentarza księdza proboszcza. Dobra, limit się kończy na te minuty. No, około pół minuty mi zostało. Coś tu podświetlić.
Teraz mi się nic nie zamanifestowało. Gołym okiem nic nie zobaczyłem. A przy odtwarzaniu, kto wie. Dobra. Hej.